W momencie, kiedy zacząłem tą płytę robić, zrozumiałem, że to chyba będzie coś dużego. Nawet jak nie wyjdzie dobrze, to będzie nad tym dużo ciekawej pracy. I jak zrozumiałem, że trzeba będzie jeździć 12 razy po całej Polsce, nagrywać wokalistów i parę razy pojechać do Koszęcina na parę dni i to wszystko dźwignę z orkiestrą i z chórem, to fajnie by było, jakby się tym razem udało nam rzeczywiście wszystko nagrać. Chodź do ciepłego. A to będzie co to będzie? Ja. To było mowę. To zapytka ci tam razem. Cześć! Nie to oznacza, że to weź mi! Czy będzie taki make love? Taki make love. Wiesz, to szanuję. Gule. Jak robimy? 24, 48, czy jak tam? Dzięki, cześć. Kopatki, dziękuję serdecznie. Są na Netflixie, widzieliście takie krótkie filmiki, jak powstawały feature'y właśnie z Orientem. Zrobię go na szybkość. Dobra. Ciekawe. Ty kontra ja. Ja miałem okazję zaprosić zespół pieśni i tańca Śląsk na ten nasz koncert na Stadionie Śląskim. Żeby zagrali z nami tam dwa czy trzy numery. I wtedy to był taki pierwszy mój kontakt z nimi, z dyrektorem zespołu Śląsk i w ogóle z całą tą instytucją, z tym organizmem. Zamysł był taki, żeby sięgnąć do tych ich tradycyjnych utworów, tak jak w utworze pod tytułem Dom jest ta pieśń w ogóle, którą ja tam wyciągnąłem z książki Scheinertowej Czarny ogród, to była pieśń, pierwsza taka mroczna pieśń, która powstała, aby opisać pierwszą taką dużą tragedię górniczą, która wydarzyła się na kopalni, koło której ja się wychowywałem, bo to było na kopalni Gottwald i ja 150 metrów od szybu Gottwaldu całe życie mieszkałem. Więc jakoś to się poklikało, posprawdzało. Myślałem długo o tym, ile tak na dobrą sprawę można tego folku, tej tradycji śląskiej wyciągnąć z zespołu Śląsk, żeby jednocześnie nie robić tego samego, co oni już zrobili. I przyszedł dziwny czas. Ta cała pandemia się zaczęła. I zacząłem po prostu w tym momencie, kiedy miałem wolno od koncertów i od tej całej takiej trasy i takiej notorycznej, o normalnej roboty mojej muzycznej, zacząłem siedzieć w domu i po prostu tego wszystkiego próbować. Chciałem na tej płycie parę takich rzeczy wyciągnąć, które właśnie też chciałem odkurzyć, bo są numery, jak na przykład numer Natalii Gross, jak Chmury. I to jest numer, który jest o tym samym, jest napisany w podobny sposób i skonstruowany aranżacyjnie w podobny sposób, jeśli chodzi o aranżację tekstu, co gdybym ci ja miała Skrzydełka jak gąska, który tak naprawdę jest wesołym, biesiadnym, folkowym numerem, ale jest o smutnej po prostu... O smutnym wydarzeniu, o kobiecie, która po prostu tęskni za mężem, który jest gdzieś na kopalni, nie może do niego pojechać, nie wiadomo, czy on wróci. Nieważne, ile molochy miasta, co sklejały świat z nas. Dobra. Bardzo chcę zniszczyć, co piękne, czego nie mogłam mieć więcej, nie wiem, gdzie jesteś. Od początku do połowy bym zrobił takie bardziej leśne ludki. Coś takiego. A to jesteś na przykład w stanie zaśpiewać oktawy wyżej jeszcze? Tak. Dobra. Natomiast ta, którą teraz zaśpiewałeś, była moim zdaniem genialna. To jak wam się podobało? Więc posłuchajmy ją. Nie ma co się boksować, jakby skoro mamy... Słucham? Twój system pracy, bo ja nienawidzę nagrywać 100 wokali, a później się w nich grzeba. Ja potem się muszę w nich grzebać, więc nienawidzę tego robić. Dobra, super. Zróbmy teraz na pierwszym refrenie te podbitki, co? Nie wiem, gdzie jesteś. I zróbmy je tam tak... Gdzie jesteś? Tak na zicher je zróbmy. I pod drugi nie róbmy ich na nowo, tylko je skopiujmy. Bo ja pod drugi bym tam dołożył jeszcze chór. Dobrze? Sobie to zanotuję.
Słuchajcie, bawcie się dobrze. Ja się bawię dobrze, bo się słyszę was. Przejechałem po góry. Tam kawka jest u góry, jakbyście panowie chcieli, nie? Wszystko wiem, u góry jest pełno kawy. Ciacho jest, bo ktoś ma urodziny. Dobra, słuchajcie, mi chodzi o to w tych dłoniach, w tych pierwszych przede wszystkim, że to jest jedno słowo na dwie nuty, tak? A słuchaj, dłonie, dłonie. To trochę nie to, nie? Bardziej wolałbym, żeby to było dłonie, żeby to nie było wygaszeniem dło. Więc nie akceptujmy tej drugiej. Dobra? Dawaj. Tak, jak najbardziej legato po prostu to zaśpiewajmy, nie dzielmy tych nutek. Chyba najlepiej ze wszystkich na razie. To było fajne. Tego co twoje. Zajebiście. Mamy to. Dziękuję ci. Super ten ostatni wokal. Tak? Tak. Ktoś jest wam. Pewnie ktoś znany i lubiony. Pa! Pa! Płyty nie wzięłaś. Widzisz co by było? Ja ci ją specjalnie nie przywiozłem. Dzięki, cześć. Papatki, dziękuję ci serdecznie. Pozdrów wszystkie swoje baby. Kamil. Zrobimy do tej płyty wszyscy klipy razem, proszę wszystkie. Dobrze. Tak wymyślam ostatnio. Musimy wymyślić, jak to dyrygować. I doliny! 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 Troszkę wolniej i będzie perfekt. Chłopy, żeby było prościej, ja wam dorzucę ekipę ode mnie z zespołu. Oni są bardziej muzyczni, to was poprowadzą trochę, nie? Daj posłuchać. Zaś nie wiem, dlaczego. Czekajcie. Raz, dwa, trzy i... No, zdecydowanie. To na komórce tu. Nie, absolutnie. To. No, no teraz to słychać ten efekt, o którym mówiłeś. Powiem Ady, żeby to wszystkie coś ogarniała. Ten jak niszczy. Okay. Wszystko jest w porządku. Pozdrawiam babcię. Robi bardzo dobre ciasto makowe. Bo jest większy pewniaczek.
Doliny są o tyle specyficznym numerem, że w momencie, kiedy wpadliśmy z moją żoną i z moim przyjacielem Michałem na pomysł, żeby przeforsować, aby był to pierwszy singiel, ze względu na to, że jest taką po prostu pigułką tego wszystkiego, co na tej płycie się miało znaleźć. Nie? Tam ideologicznie i tematycznie wszystko jest w tym kawałku. To śpiewa tam najlepszy głos operowy obecnie na świecie i to jeszcze kontratenor. Jakub Józek Orliński. Do tego jest trapowy beat, do tego są kobiety z zespołu Śląsk w chórze, znaczy nie tylko kobiety, bo są te, na końcu krzyczą kibice. I po prostu jest jeden wielki szał, nie? A w klipie jeszcze stoi G-klasa. Więc tam się dzieje wszystko. Wszystko po prostu. To miała być taka pigułka, więc ja byłem zachwycony. Wiedziałem, że to nie będzie miało miliona w trzy dni, ale byłem zachwycony tym, jak ludzie po prostu do tego podeszli, jak to zrozumieli, bo to mi dało wiarę w to, że rzeczywiście coś w tej płycie gdzieś tam jest. Nie? I zaskoczyło mnie to, że ten numer, gdzie tak niekonwencjonalny wokalista, głos muzyki barokowej na dobrą sprawę, na trapowym bicie wywołuje u ludzi taką ekscytację i po prostu szał. Bo to coś zrobiło coś po prostu, o Boże, nie? Dobra, prosimy o ciszę, zrobimy przymiarkę. Jeszcze rosło? To było super, jakbyś właśnie jeszcze dynamiką tam popracował trochę, wiesz. To nie było takie bardzo płaskie, nie? Spokojnego, nie? Dobra. Żeby tam wróciło do końca, no, wiesz, tak po prostu wiesz co robisz. Rozprowadzę to, no. Ty wiesz lepiej co robisz, ja. Co powinien zrobić? Idziemy. Mamy, super, ja pierdolę, jak to siedzi. Dobra. To jest w ogóle... Widzisz, jak kolega, kurwa, raper pisze? Seks ty wielkie, nie wiem, mówię, jazda. Wiedziałem, że to będzie numer dla Beli i już do Beli dzwoniłem, powiedziałem, słuchaj, za 3-4 dni pójdę do pracowni, skończę te demo muzyczne, nagram ci jakąś rybkę, wyślę ci tekst, mam pomysł na taki i taki projekt i to jest numer dla ciebie, nie? Nie obciążająco, ale nie widzę nikogo innego, żeby to zaśpiewał, nie? Czuję strach jak wcześniej, czuję zło jak przedtem, czuję ten zdradliwy wiatr. Boże, uszy cię rozbolały? Tak. Od tych krzyków? To pozytywnie. Ja myślę, że doznam szału. Co to za hałasy? Nie zapamięta nas świat. A że tu idzie, a tu zostaje. I Michael Jackson trochę. Czas nas zapomni. Bo to taka jedna trzecia jest, nie? Nie zapamięta nas świat. To jest fajnie. No, mi się też to podoba. No to robi robotę, nie? Już o tej pierwszej części refrenu. Czas nas zapomni. Tak, tam jest to czas nas zapomni i generalnie w domyśle było tak, że potem ona czuje strach i to jest czas nas zapomni i to się nakłada ze sobą. To ten czas nas zapomni zostawimy dla chóru. Dobra. Więc jak tam będą krótsze, to będzie korzystnie, bo ten chór wtedy ciągnie długie i nie będzie jakichś tam niepotrzebnych harmonii, kurwa, na 7 zrobionej, nie? Też będzie więcej miejsca na chór, żeby mogli sobie przefrazować to jakoś, nie? Spoko. Ale wiesz co? Ja zazwyczaj robię w każdej piosence jakieś chórki i lubię mega robić chórki, no. A tutaj nie zrobiłam wcześniej, bo mi powiedziałeś, że będą chóry śląskie. No.
No, jeszcze chórki do chórów śląskich. Ale bardzo dobrze właśnie. Ale zrobiłam tą nową zwrotkę i siadły mi te chórki i stwierdziłam, że ci przedstawię. Ale bardzo, a to jest super. Nie, to właśnie tak ma być. Natalia też sobie zrobiła sama swoje wokalizy i w końcu taki bridge oparliśmy o jej wokalizy, więc to jest ekstra. Przed sobą ciemno. Od kogo zacząć jakby i mówię, zaczniemy od ekipy, z którą się już bratam dobrze i się znamy. Wysłałem to Tomaszowi, a Tomasz powiedział, że to jest bardzo fajne. I żebym mu napisał jeszcze drugą zwrotkę, szybko wysłał to. I on, po Tomku ja nabrałem jakiejś takiej odwagi, no bo Tomasz jest gościem, który zrobił kupę dobrej polskiej muzyki i się strasznie na muzyce zna. I zawsze mnie onieśmielał tym takim podejściem do tego. Dywan z Iranu przyszedł. Z Iranu, tak. Ekologiczny. No i dobra, możemy dalej. Moje miasto ma na ustach krew. W rękach trzyma mnie w każdy krótki świt. No, tak mi się wydaje. No i czwarta jeszcze. Ja wiem, ale jakbyś mi przypomniał. Demo, no. To ten gorzki dy... Dobra, okej. Okay. Mogę zrobić taki bicik prosty wręcz. Nie, dobra, już się opanuję, dobra. Nie, ale wiesz, żeby to ma ci sprawić wygodę, a nie kurwa, wiesz. Bo to tak rozmawia, bo jest moje miasto, kocha dzieci z plecą, noc trzyma i coś, wiesz. Ja się bym rapował. Czekaj, to zrobimy taki... Moje miasto! Jeszcze mi się wylał. Jest jakiś kosz, nie? Proste jest.
Dobry. To jest projekt z zespołem Śląsk, wiesz? Z zespołem Śląsk? No, ten, który teraz nazywamy. Co mówisz? O, ciekawe. I to mamy orkiestrę, jest 42 osoby w orkiestrze i 60 w chórze, nie? Odzwonię tylko. Miałem telefon teraz. Czyli to jest taki projekt, który jakby spinasz ty, że to jesteś ty i goście. Ja nie rapuję. Nie rapujesz tam. Już byś się przybrał, bo tutaj wszystko sfilmowane. To wyślij mi na maila. Ja mam taką bluzę z kapturem, ona jest taka hip-hopowa, więc no? Może założę. No, hip-hopowa bluza. Przypomnisz maila? Tak. Jakub. I myślę, że był ty również, ale... Nie, brutu za ten, spoko. Małpa? Tak, nie, jest... Ja nie rozumiem, mam wrażenie, że to były dwie identyczne wersje. Nie. Pierwsza jest, na pierwszej zostajesz, jakby na wyjściowej, a na drugiej schodzicie, mi się wydaje, trójkę w dół. Uciekasz tak szybko, tak nagle. Uciekasz tak szybko, tak nagle. Potem wykorzystacie tylko to, jak sobie tej koszulę w gacie wkładam. Szalej jak wiatr, lataj jak ptak, lataj jak ptak. No może teraz siedzi. No. Jesteśmy coraz bliżej klika. Uciekasz tak szybko, tak nagle. O. Dobra, momencik, ja muszę jeszcze raz to wyśpiewać. Ale jest tak, jak miało być. Jasne. Jasne. Za zapach tych dni. Jeszcze raz. Mam pomysł. Też tutaj poszli. To było pierwszy raz. Mogę no, jeszcze... no, nie, ale spoko. Ładnie. Ja posłuchaj sobie. Jacek się nie słyszała my. No i super, i tak posłuchaj było fajnie. Posłuchaj sobie, bo ja wymutowałem te słabki. Ale to może się wyśpiewa. Jest, no. Super. No i to fajnie chyba, nie? Bardzo fajnie, no ja się nie wiem. I nagle... Nie, to jest zajebiste. To jest fajne, nie? Bo jest takie pół drogi do... Tak. Wreszcie z uchoma. I nagle... Kradnę wdechy ciebie. Z ostatnich kroków przed zmrokiem. Za rozbitych okien. Tak mało cię widzę na niebie. Sztos. Muzyka dawna. Fajnie. Pięknie. Dobra. Jak się robi? A, Kubenko, czy możesz tam zrobić zdjęcie tak? O. Tak, to pionowe czy poziome? I troszeczkę przestrzeli na głowę. A to nie, to amerykański. To światło. Światło. Kwiaty jabłoni i ja. Dzieciaki. Ile macie dla dzieciaczki? 20. A ty ile masz? Co? Ja mam 35. Dziękuję serdecznie. Ja mam 28. A ty też bym nie powiedział. A ja 27. A ja 29. No fajnie. Dochodziło do takiego momentu, że wiedzieliśmy, że ta płyta powstanie i zrozumieliśmy, że trzeba będzie zacząć coś robić. I zauważyłem, że ja w tej płycie nie jestem sam, nie? Bo oprócz tego właśnie, że jestem ja, że jest moja żona, że jest Monika, to jest też Michał, Mateusz i Kamil, są na każdym kroku tego albumu z nami. I mówię, nikt inny tych klipów nie zrobi, tylko wy. I zaczęliśmy razem nad tymi klipami pracować. To tutaj chciałem po prostu, żeby bardzo dużo tych emocji, które gdzieś tam miałem i obrazków w głowie, jak pisałem te teksty, zostało gdzieś tam fajnie zostawionych w tych teledyskach. Nie chciałem tego pozostawiać jakiejś zewnętrznej ekipie, która tego nie zrozumie, bo wrzuci mi jakiś odklejony scenariusz. Chciałem, żeby to wszystko się kleiło od lewej do prawej, żebyśmy zrobili jak najwięcej na taśmie filmowej z tymi ludźmi, którzy wiem, że są świetni w swojej robocie i po prostu, żeby to zostało też u nas, nie? W Katowicach. Tworząc klip do numeru Kwiatu Jabłoni pod tytułem Zmierzch, tak naprawdę w klipie dzieje się historia, która jest opisana na płycie w numerze Utopiec. I to jest w ogóle fajne, że ja tam po prostu te obrazki sobie potem mówię, a to zrobimy tak trochę na odwrót, nie? Do numeru Zmierzch wrzucimy historię z Utopca i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Siadam z Kamilem, z Mateuszem, gadamy o tym i wszyscy, dobra, robimy to, nie? Jeszcze
jesteś jeszcze kliczniczką kamperową? A jest tam kawa jakaś w tym ustrojstwie? Gdzie? Tam jest kawa. Tam na tym. Na pewno jest wódka. Zobaczymy się wódka w kaparzu. Patrz, jak potęczyłem cię na dzisiejszym deseru, widziałeś? To jest to, stary. Czwarta na dole. Skleją ci. Czwarta na dole. Nie, ja idę tak, bo ja rozumiem stepową. Moim zdaniem jest pięknie, mamy to. Dziękuję bardzo, Mirce, Klaudia. Rolnik, jak tam? Jest pierwsza krew. O, chłopaki. Co? My to możemy załatwić normalnie, nie? Naturalnie. Już może zacząć tutaj na boczku, co jeszcze Paweł robi, a my w tym czasie poczekamy na kamerę i będziemy robić portrety. Jak mantrę paru słów powtarzam to do dzisiaj, to dzieci tych, co oddech chwytali jak cud. Śnieży jak każda z małych gwiazd nad każdym z naszych miast, gdzie zapominam ból. Chcą się chować dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami. Pierwsza zwrotka jeszcze. Kilka rzeczy elementów takich fajnych i refren pierwszy do poprawy. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję. Oddać cienkę przy świątówek? No daj oddać. Kiedy znowu? Na czym stanęło? Staruszkiewicze na perkusji. Wiesz co, mogę Staruszkiewicz na perkusji. To jest jasny pomysł. Ale tak, żeby nie wchodzić z nim tylko święto od razu. Nie. Tylko niech nagra tylko cały czas, żeby tak wyfejdować, że ta perka wejdzie, tak wiesz. A to właśnie to jest, wiesz, to Fokcik, jest to, jak że... jak lubisz brud, to mam to jeden taki specjalny track dla ciebie. Bo zagrałem. Kamera uważa, jeszcze tam troszkę porównania, ale no jest jakby tutaj ten pole. Ja uważam, że jest świetny. Pole manewru. Dobra, to zwijam, robię miejsce. Dobra. Kolegi. Tylko bębna nie zawiń całego. Tak jest.
To co robimy? Zyskał tam chyba na tej ulicy 11 mieszkań. Oh my godness, ale zarobił. I właśnie najlepsze jest to, że na biednego nie trafiło. Błysk! To najlepsze. No, to jest to. Ta jest genialna, mamy to. Tak, myślisz, że ta była nawet okej, nie? Tak, no najlepsza. W ogóle fajna ekspresja. Sztosik. Mój dzień kończy się, gdzie krzyk mnie woła. Przedpokoju Boga. A to, co tu się dzieje? Strzepujesz mnie stąd, jak ja wróć z kolan. Nie chcę nic, umiem tylko zostać tu i patrzeć w jego okno, aż otworzysz mi drzwi. A my tam dopiszemy chór, żeby ten chór za drugim razem, żeby nie było powtarzalności, żeby za drugim razem chór się stopniował, bo tam jest super, tam jest 4, to się łatwo dzieli. I kurwa sobie po prostu będziemy budować. Czekaj chwilę, bo ja nie umiem nagrywać, więc może to się... Znaczy umiem, ale nie na tym ustrojstwie małym, nie? Ale możemy tak zrobić, nie? Bo to było fajne w tym momencie, jakby, bo tu jest dużo wokaliz, a mało tekstu w chórze, nie? Będzie tekst pod refrenem, który tam rozszyjemy, ale od razu, skoro i tak piszemy, ten chór jeszcze jest niezamknięty, to możemy właśnie ten, na tym drugim bridge'u, sam nie wiem, czyli to dom, zrobić stopniowanie chóru, wiesz, za pierwszym razem jesteś z chłopami w dwugłosach, potem wchodzi na jednej trzeciej oktawie wchodzą kobiety i jeszcze na samym końcu, zamiast twojej góry, robimy to po prostu na totalnym falsecie u kobiet, nie? Dziury. Ona specjalnie została zrobiona, żeby było tak dziwnie. Świetnie jest. Ale to jest tak avant-garde as fuck, nie? Myślałem, że będziemy robić na iPhone'a. No nie, robimy na iPhone'a. Mhm. Słuchaj. O, masz problem, zajebiście. Z dołu lecimy. Tak. Zajebiście, będzie koło widać. No i właśnie około nam chodzi, bo tam mamy też gościa, który ma koło. Na figurkę. Dobrze, a może być takie coś? Może być, tak, może być. I jak ja poproszę ciebie, zabierz rękę, to żebyś... All right, no problem. Great. Kamilek, to my troszkę zrobimy wariant, ale u was się nic nie zmieni, dobra? Dobra, kochani, Pawusz, chodź. Dobrze, to jesteśmy na pozycjach, Pawusz, bo... Znaczy, fajnie wyglądasz, ale ja wiem. To jest przewaga, dobra. Momento. Siesta do 13 jest. Ale my się wybierzamy i my już prawie jesteśmy gotowi. Tak. Ja już widzę, jest teatem memy. Kiedy sobota wyjedzie za most. Kiedy rozlejesz czerwony wino. Ja kiedy przychodzi mój crash. Magia. Magic. W tym dokumentarii będzie moja wife? No, nasza historia jest dosyć długa i ciekawa, no bo zaczynała się 15 lat temu i zaczęła się od tego, że miała rapera, który nie potrafi zarobić 200 zł miesięcznie z 50 kg nadwagi w domu i musiała to ogarnąć. Potrafi wzbudzić we mnie takie
siły, które w odpowiedni sposób mnie gdzieś prowadzą, nie? I potrafi mnie też dużo nauczyć szacunku do niektórych rzeczy. Ja! Ja! Wykonałem swoją robotę. Dziękuję bardzo. Aż będziesz tu. Musimy sobie zrobić zdjęcie. Zrobisz na zdjęcie, co? Ale dam bratu. No. A ty musisz tylko podpisać, bo ja lubię mieć podpisane. Potem jak umrzecie, to będę sprzedał. To się może wydarzyć. No w sumie, nigdy nie wiadomo kto przed kim, ale zawsze wiesz. Zawsze lepiej być zabezpieczonym, nie? Zawsze zostanie. Zawsze zostanie. Zawsze zostanie. Zawsze zostanie. Ja mam CV, ale mam winyl, zamówiłem sobie młodość. Jeszcze nie. Tak? Tak. Oh my god. Ja bardzo, bardzo lubię, nie? To ty. O! Ty napisałeś ten tekst, ja mówię, no ty tu umiesz piosenki pisać, ja mówię, no nie wiem czy umiem, ale... To nie jest w czasie, to jest nasze takie kurde, wiesz, ludzie... Jeszcze zaśpiewają. Nie, wzruszające, ty. Mam jeszcze jakiś przebój tam? Wszystko jest przebojem. I zacząłbym od chóru tak jak jest, nie? I to jest opowieść śpiewana przez kobietę do mężczyzny. Totalnie, po pierwsze, spokój, taki wiesz, chill. Jakbyś stał tak bardziej tutaj, tak, okej, okay, tak. Mam po prostu stać. Tak. Błażej Król, yo. Że te same wrony, patrz, pomachaj do kamery. Teraz. Elo. Cześć. Cześć, dzięki. Gdzie my się poznaliśmy? W Chorzowie, a później na męskim graniu. Tak, dokładnie. Dziękuję. Panowie? Nie, dziękuję. Boże, śpiewajmy. Śpiewajmy. Zobaczymy wysoki, jest coś dobra. Jak mogę się garbić. To jest moja ulubiona pozycja wyjściowa. Bobsleigh. Uciec, aż spalą dom. Cichu z mroku wrócę. Oczywiście możemy więcej. Ja najgorzej cię czuję w tych końcówkach. Jak macie jakieś coś tam, jakieś Miłosz chciałbyś, żebym inaczej zaśpiewał, to powiedz. Dobrze. Dobra, dobra, tak pierdolicie, tak, a potem... O Boże, nie, kuście mnie Warszawo! Ale tam jest jeszcze druga zwrotka. A, okej. Okay. Zajebiście. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo się stresuję. Super jest. Ja drugi raz w życiu nagrywam wokal, nie, w trzeci raz w życiu nagrywam wokal w studio profesjonalnym. Duże to chóry, wiesz, coś tam. Ktoś jeszcze, jak ja usłyszałem, że ktoś pisze utwór, ja mam czyjś tekst zaśpiewać, to ja mam coś takiego, że... No wyjebane mam, no nie muszę tego robić, wiesz. I pierwszy raz takie coś zrobiłem i jestem zadowolony z tego. I tak zapomnisz do czasu, aż będziemy to nagrywać. Czy nagrywamy to? Nie, poczekaj. Świetna jest pani.
To jest świetne, ta fuga tam jest sztosem. Pozostawię drugi plan bez komentarzy. Miłość, można? Strzelić fotę? Proszę bardzo. Ja nie mogę z obiektu. Nie wiem, wiem, spoko, dzięki. No. Ja to jest taki... Ale jest pięknie. W ostatnim akordzie jeszcze jakbyś na dole E. Celina to jest taki numer, który ma dosyć ciekawą historię, bo ja robiłem, kiedyś miałem okazję napisać muzykę do spektaklu o Himalajach, o Jurku Kukuczce. I miałem okazję poznać jego żonę. Jestem sąsiadem jego syna młodszego. I na przykład Celina to jest numer nie o mnie, nie o tym, co ja przeżyłem, tylko numer o tym po prostu, o czym rozmawiałem z moją żoną, kiedy ostatnio znaleźliśmy na gdzieś w internecie film pod tytułem Jurek, o Jurku Kukuczce, taki fabularyzowany momentami dokument. I obejrzeliśmy to i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to po prostu największy Saigon to jest to, co zostaje po tobie, jak ty w te góry idziesz, nie? Ta cała rodzina, te kobiety, ile one musiały dźwignąć. I wtedy napisałem numer Celina, nie? I zadzwoniłem do Julii, że mam taki pomysł. I ona powiedziała, dobra, pisz. I napisałem. I pierwszy raz miałem tak, że pisałem bardzo dużo nie o sobie na płycie, którą piszę. Nie? Tutaj trzeba było napisać coś dla kobiety, o kobiecie, będąc po prostu chłopem, nie? Który siedzi w Warsie i pije piwko, i jedzie do Warszawy i ma napisać tekst. Tak, tak, dobra. Czyli jest tylko... No, dużo chciałaś. Tak, do rytmu końca tak. Twego tchu, to chyba też powtarzałam, ale nie wiem, czy to jest fajne. Nie, twego tchu nie powtarzałam. Do rytmu końca. Tak, do i to było super. Do końca twojego tchu. I to było piękne. Znaniecki, masz wreszcie aktora przed obiektywem. Od razu widzisz szkło, a nie... Ja pierdolę, ile myśmy się najeździli przy tej płycie, nie? Ile myśmy pysków się naglądali. To myślę się. To jest po prostu kojące, że to się kończy, nie? Tak? A to już jestem? Już no jesteś ostatnim wokalistą. No. Ostatni solista, wokalista. Ja sobie jeszcze przesłucham, jeśli dacie mi sekundkę, jak tam to nagrywałam z tym jeszcze takim... Nie. Z tym. Przygotowałam właśnie to Piękny numer. Dziękuję ci serdecznie, że mi zaufałaś. Strasznie jadam, to wiesz. Ja nie pisałem piosenek nigdy nikomu, nie? Może będę to robić w ogóle.
No. Wyrapować mi specjalnie chcę. No widzisz, to jest... Jestem. Nie ma nas, stuknął wiatr. Dalej sam, dalej sam. Miałeś ich, wziąłeś świat, jego sny, jego wiesz co, może rzeczywiście, wiesz o co chodzi? Bo ty masz bracem zrobiła, weź charakteryzatornia. Żebyś miała mocniejszy bracem. Charakteryzatornia. Julia! Ma. I lub Marvelous. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. To żona moja jest. Cześć. Przystawki tutaj przygotowałam przesyłeczkę, żeby sobie wsiąść. Dobry, cześć. Chcę zostać z tobą trochę dłużej i zostać z tobą zbyt wiele. Mam nadzieję, że słuchacze tej płyty, mimo iż jest to zrobione na Śląsku i wychodzi od nas, wychodzi ze mnie i z tej ziemi w dużej części, to znajdą tam dużo siebie i swojego otoczenia, i swoich tradycji, bo one są równie piękne i wspaniałe i motywujące. Za chwilę będziemy startować. Do góry i kręcić tam. Jeszcze, dawaj. Dawaj, w górę. Zróbcie przeogromny hałas dla zespołu Śląsk. Dziękujemy Katowice. To jest naprawdę wyjątkowy wieczór. Takich rzeczy się już nie robi. Jeszcze raz hałas dla zespołu Śląsk i wszystkich wokalistów z tej płyty. Wszystkich muzyków. Duża część mojej ekipy jest tutaj dzisiaj razem ze mną. Zróbcie dla nich przeogromny hałas. Dla Roberta, dla Jacka. Tam stoi jest Szymon, który też na tej płycie grał. Dlatego, że byliście tutaj z nami dzisiaj. Dzięki wielkie Katowice. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Przeogromny hałas dla was. Przeogromny hałas dla zespołu Śląsk. Katowice pieśni współczesne zaczęły grać tutaj. Miłego wieczoru. Jesteście wspaniali. Pa. Dziękuję.